Na zdroweczko barszczyk wigilijny w 5 minut. Niam, 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 niam. Wspaniały. Dobra, czekaj. Ja nie widzę nic. Dobra. Halo? Ja ci mam ukroić. Glina. Kwaskowy? Bardzo dobry. Intermarché ma swoją kuchnię, lepi pierogi. O! Ja już się czuję, jak słuchajcie, by był 24 kwietnia. Kwietnia. Jesteśmy gotowi do robienia barszczu wigilijnego. Ja powiem wam tak, barszcz wigilijny to jest jedyne danie, które zawsze jedzą i piją wszyscy z dziećmi włącznie, bo na przykład moje wnuczęta no nie za bardzo sobie podczas Wigilii pojedzą, bo za wieloma wigilijnymi potrawami nie przepadają, ale do potraw wigilijnych trzeba dojrzeć. Ale barszcz, nie ma osoby przy stole wigilijnej, która nie wypija czy nie zjada wigilijnego barszczu. Na pewno jako babcie macie mnóstwo patentów na swoje barszcze wigilijne, a ja jestem babcia leniwa, czyli bardzo lubię wszystko zrobić szybko i w łatwy sposób. Co będzie mi potrzebne do mojego wigilijnego barszczu? Uwaga, ja się posiłkuję sokiem z buraków. Kupuję po prostu w sklepie, w dużych butelkach, sok, tłoczony sok z buraków. Niekiszonych, normalny sok z buraków. Trzeba tylko przed Wigilią popróbować, bo niektóre mają taki zapach ziemisty, bo buraki są na przykład wytłaczane ze skórą, co wtedy daje taki zapach ziemi. Ja sobie znalazłam taki sok z buraków, który absolutnie nie ma ziemistego zapachu, czyli będzie mi potrzebny zwykły sok z buraków. Będzie mi potrzebny, uwaga, zakwas na barszcz wigilijny, który stworzyłyśmy razem ze Swietą. Wy znacie zakwas z buraków z Fiety, ten taki bardzo bogaty do picia dla zdrowotności, ale myśmy zrobiły mniej aromatyczny, mniej ziołowy i lżejszy zakwas z buraków na barszcz wigilijny. Na około litr soku z buraków, litr, troszkę ponad litr, w zależności co kto lubi, mamy pół litra zakwasu buraczanego. I ja dla zachowania koloru i dodania pazura swojemu barszczowi wigilijnemu użyję jeszcze esencji z kwiatu hibiskusa. Esencja z kwiatu hibiskusa też spowoduje, że jakby się nam, nie daj Boże, barszcz zagotował, czego z barszczem robić nie wolno, to dzięki hibiskusowi on nadal będzie miał piękny kolor i nie uzyska koloru takiego, wiecie, brunatno-bordo, który po prostu kładzie na łopatki cały barszcz. Ja jeszcze do swojego barszczu wigilijnego, uwaga, użyję kilka łyżek miodu, bo te wszystkie kwaśnizny muszą być zrównoważone czymś słodkim, a ja jeszcze do barszczu wigilijnego, oprócz majeranku i odrobiny soli, wyrzucę garść suszonych owoców, z których w dużej ilości gotuję kompot wigilijny, ale zostawiam trochę, żeby wrzucić do barszczu. Sprawa jest bardzo prosta. Wlewam do garnka sok z buraków. O, tu mam ciepły garnek, dobrze. Sok z buraków. Do soku z buraków wlewam zakwas na barszcz wigilijny. Ten zakwas jest już do kupienia w następujących sklepach Intermarché: Brzeg, Oława, Jelenia Góra, Skierniewice, Łowicz, Jelcz Laskowice i Radzymin. Zapraszamy serdecznie. Liczba sklepów Intermarché, w których będzie można kupić barszcz stacjonarnie, nie zamawiając przez internet, będzie rosła, ale oczywiście można to wszystko zamawiać na stronie smakiaromat.com. Tam dziewczyny, które nie jesteście z okolic sklepów Intermarché, matko, Swieta, coś tutaj zrobiła, dobra? Można zamawiać u Swiety. Barszcz trzymany w lodówce ma termin ważności 6 miesięcy. Nie czekajcie z zamówieniami zakwasu na barszcz wigilijny u Swiety, bo potem nie ma jak tego wam spakować, jest za mało czasu. 6 miesięcy w lodówce. Do soku z buraków wlewam pół litra zakwasu, może troszeczkę mniej, bo ten zakwas jest na 1,5 litra, bo proporcja jest 3 do 1, więc ja troszeczkę zostawię. I teraz
uwaga, teraz trzeba bardzo próbować, żeby herbata z hibiskusa jest kwaśna, więc żeby, uwaga, no, to jeszcze nie jest specjalnie kwaśne. Ja teraz przez sitko wleję trochę tej herbaty z hibiskusa o przepięknym kolorze. I teraz się zacznie przyprawianko. Do tego kwaśnego barszczu wrzucę łyżkę miodu. Postawię teraz na niewielki ogień, bo barszczu nie gotujemy. Nawet jeśli mamy tą kamizelkę kuloodporną w postaci hibiskusa, to ja mimo wszystko nie radzę go gotować, bo istnieje ryzyko, że się nam zrobi jak szmata do podłogi. I teraz, co ja tutaj wciepię? Ja tutaj wciepię garść suszonych owoców. Niech się jeszcze słodyczuje. Dodam trochę, ja lubię, Marianku. Nie za dużo, ale trochę dodam. Nie dodaję do barszczu wigilijnego żadnych świeżej zieleniny typu koperek czy pietruszka. Wszystko jadę na suszonych ziołach. Dodam też liść laurowy. I dodam zielsko anielskie, czyli ziele angielskie. Zielsko anielskie, czyli ziele angielskie. I niewątpliwie barszcz trzeba trochę posolić. Pieprz podaję na stół i każdy sobie barszcz swój odpowiednio do pieprza. I teraz my podgrzewamy to wszystko. Ja spróbuję tę historię. Niam, 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 niam. Wspaniały. Wspaniałe barszczydło. Ja bym tutaj, słuchajcie, jeszcze trochę dała słodyczy. O! Ja lubię, jak ten kwaśność barszczu jest złamana. I teraz muszę wam powiedzieć, że wcale nie będę zostawiała tego zakwasu chlubnego tutaj. I teraz czekamy, aż nam się ten barszcz podgrzeje i nie doprowadzamy do wrzenia. Bo wrzenie jest największym dramatem barszczu czerwonego. A ja, żeby nie stać bezczynnie podczas zagrzewania się barszczu, obiecałam wam w zapowiedzi, że zrobię degustację pierogów gotowych, czyli odpowiemy sobie na szekspirowskie pytanie, lepić czy nie lepić. Ja również w Intermarché wybrałam pierogi różnych marek. Również wybrałam pierogi garmażeryjne, które Intermarché lepi ze swoją załogą samo przy sklepach. I teraz ja dałam to naszej Beacie, która pomaga mi się tutaj ogarnąć na planie. I zrobimy tak, że te wszystkie marki pierogów, które ja tutaj będę kosztować, to są marki, które też są do kupienia w Intermarché, pierogów gotowych, a ja zobaczę i spróbuję, które z tych pierogów najlepiej mi będą smakowały. Zrobię to z zamkniętymi oczami i zobaczymy, która marka wygra, ale ja najpierw chciałam te pierogi obejrzeć i wam pokazać. Ja oczekuję od pierogów paru rzeczy i pod tym kątem będę też na to patrzeć. Po pierwsze, muszą mieć ładny kształt. Jeśli chodzi o kształt, to ja mam tutaj dwóch zwycięzców. Ja na razie nie wiem, jakie to są marki, ja nie pamiętam. Zielonego pojęcia nie mam. Mam dwa, których ja osobiście kształt przyjęłabym jako akceptowalny do mnie na stół wigilijny. Taki kształt mi zupełnie nie pasuje, nie wiadomo, co to jest. To jest kształt typu pielmieni, też mi to kompletnie nie pasuje. To jest bezkształt, zupełnie odpada. A to jest tak zwany różnokształt. Niektóre są w opakowaniu ładne, a niektóre nieładne. No ale dobrze, może nie w wyglądzie sprawa, zaraz będziemy kosztować. Ja od pierogów wigilijnych oczekuję, żeby były
mocno napakowany farszem. Farsz ma być pikantno-słodko-kwaśny, ma być chrupiąca kapusta al dente i ciasto nie może być gliniaste. Musi być fajne, miło rozgryzane ciasto. Ja tego oczekuję od pierogów wigilijnych. Widzę, że napakowane ciastem są te jedne i drugie. Dobrze, to... No dobrze, no to cóż, Beatko, to może zrobimy w ten sposób. Chodź, kochana, będzie mi w tym konkursie pomagała Beata, bo ja powiem tak. Bez względu na to, jaki mają smak, ja już odwalę jedne. Te mi zupełnie nie odpowiadają. Nigdy, żeby nie wiadomo, jaki smak miały, to ich nie chcę. Oraz nie chcę również tych w kształcie pielmieni. Zostały tutaj na do próbowania... Cztery rzeczy. Między tymi to są wszystko marki do kupienia w Intermarché, ale jedne z nich są garmażeryjne Intermarché. Ja nie wiem, które. A tutaj jest tajemnica. Ja ci, no właśnie. Czyli teraz szukamy smaku, tak? Bo te jeszcze mają jakiś kształt mniej więcej do przyjęcia, a teraz będziesz mi dawać do spróbowania. Do spróbowania, tak. Dobra? A ja nie będę wiedziała i będę mówiła, który mi najbardziej smakował. Mamy czterech finalistów. Dobra, jedziesz. Bez chusteczki czy z chusteczką? Z chusteczką. Z chusteczką, żeby nie było. Żebyś nosa mogła Musisz wdychać. Pokręcić te miski. A no tak, bo ty możesz zapamiętać, jaka kolejność była. No ale ja i tak ich nie jadłam, a ty mi ukroisz. To nie musisz kręcić misek. Dobra, czekaj. Ja nie widzę nic. Dobra. Halo, ja ci mam ukroić. Nic. Czekaj, tylko talerzyk wezmę. Talerzyk, poczekaj, Beatko. Nic nie widzę. Ale będziesz próbowała, słuchaj. Dobra. Będę próbowała, tak. Dajemy tutaj. Do buźki czy do rączki mi dasz? Ja do rączki proponuję. Tak, ale całego, czy tak ci przedzielić? Daj, ja ugryzę. A do rączki, w sensie do rączki. Do rączki, ugryzę. Proszę, proszę bardzo. Tak, uwaga. Niezły farsz, twarde ciasto. Okej. Okay. Mój werdykt. Dobra. Niezły farsz, twarde ciasto. Tak. Kolejne, proszę. Farsz niezły. Ten? Powinnam jeszcze notować gdzieś, żeby zapamiętać. Ani farsz, ani ciasto, glina. Okej, czekaj, proszę. Glina. Dobra. Może wody potrzebujesz jakiejś takiej? Potrzebuję dobrego pieroga. Dobrego pieroga, okej. No, aż jestem ciekawa. Ciasto dobre, nie glina, farsz fajny, bo czuje się włókna kapusty. No, nad tymi to ja bym się zastanowiła. Na razie... 10 punktów, 9, 8. A to już koniec tego próbowania? Nie, jeszcze jeden będzie. No to nie wiem, no to dawaj mi jeszcze jeden. Proszę bardzo, czwarty. Czwarty? Czwarta Micha. No, uwaga. Glina. Glina, okej, okay, odkładam. No, glina. No i decyzja, słuchaj, Beatko. Papier jest tu blisko, blisko? Przepraszam. Czy już ma... tutaj? Czy babkę się bawimy? Zabawa świąteczna. No ja powiem, że mnie przekonały pierwsze i trzecie. Drugie pierwsze i czwarte zabierz. Okej, okay, to jest tak. To teraz było robimy jako drugie, dogrywkę. To było jako czwarte. Robimy dogrywkę. Dobra, ale na nowo, bo ja teraz tutaj już ponadgryzane to nie rozpoznam, także proszę bardzo. Nie, mam miały zostać te, co jadłam pierwsze tak, i trzecie. Tak, zostały, tak. To teraz zostały. Robimy dogrywkę, kto wygra. Okej, okay, teraz dajemy ci ten pierwszy, proszę. To na, do ręki, tak? Proszę, tak, proszę, do ręki. Proszę. No, niezłe. Okej, okay. Chyba ja będę musiała spróbować. Niezłe, tak. Proszę bardzo. No bo ja ta z takim apetytem je, że no widzę uśmiech, czy nie ten widzę. Ten wygrał, nie wiem, to jest ten trzeci? To jest ten, który, poczekaj, raz, dwa, trzy, ja mam podpisane, żeby nie było tutaj, to ja dobrze. Sobie wszystko, słuchajcie, żeby nie było oszustwa. Ten, co miał numer trójeczka, trzy, wygrał. Trójeczka wygrała, to, tak. To są trójeczki, proszę bardzo. Czekaj, mogę je, nie,
Powiem ci, że ja spróbuję, bo ja widzę, że to... Gdzie to mam położyć? Ja nic nie widzę, dziecko. O, tu? Dobra. Kwaskowy? Bardzo dobry. Czy ja już mogę zdjąć tę chusteczkę? Możesz, ja ci pomogę, żeby nie popsuć niczego. No i teraz... Ale widzisz, ten wygrał, tak? Ten wygrał. On ma bardzo ładny kształt, zobaczcie. Ja bardzo nie widziałam. Ja bardzo dobre, ja też polecam. Pyszne. Śliczny pieróg i teraz tak, tamte wypadły. A co to jest to? Wszystkie są do kupienia w Intermarché, żeby nie było. A jaka pieróg to jest marka? Co to jest? To jest, to są pierogi garmażeryjne Intermarché lepione przez... Tak, to są te, dobrze. Tak? Słuchajcie, Intermarché ma swoją kuchnię, lepi pierogi. Ja nie wiedziałam, które pierogi będę jadła, bo to... I to są pierogi lepione na miejscu w sklepie Intermarché. Oho! Barszcz jest gorący. Wyłączamy. I teraz trzeba by zrobić taki numer, żeby spróbować barszczu z tym pierogiem. Jeszcze ciepły pierożek. Ho, ho, ho. A ja teraz zobaczę, jak nam się udał barszczyk. Słuchajcie, można oczywiście jeszcze startować z uszkami. Tak, ale już przeglądu uszek nie zrobiłam. Wlewam sobie barszczyk. I zobaczymy, co z tego wyszło. Zobaczcie, jak ja mam ładną filiżankę w serduszko. Ten barszczyk czerwony mi się nalał. My często jemy barszczyk na talerzu z uszkami. U nas część osób prosi o kokilkę albo filiżankę i je na przykład z przysmażanymi pierogami. Ja w ogóle najbardziej barszwigliny lubię z fasolą. Jasiem, który zawsze gotuje, także ja jestem taka teges troszkę dziwna. Uwaga! I teraz spróbujemy. O! Ja już się czuję, jak słuchajcie, by był 24 kwietnia. Grudnia. Nie ma opakowania zwycięskich pierogów. To jest garmażerka Intermarché. To jest na stoisku. Kupuje się, one są na stoisku lodowym. Nie ma opakowania. Idziecie do stoiska, gdzie jest garmażeria i mówicie, poproszę pierogi z kapustą i grzybami. Ja miałam akurat na styropianie, ale one są też pakowane próżniowo, więc można je sobie kupić po prostu wcześniej. Oni te pierogi robią sami. Nie tylko pierogi, ale o tym wam powiem za tydzień. Próbujemy. No tak, dziewczyny, wspaniały smak dały te owoce temu barszczowi, ponieważ one go dosłodziły i dały taki lekko wędzony sznyt. Nie wiem, czy podoba się wam kompozycja sok z buraków, zakwas z buraków z Fiety do kupienia na www.smakiaromat.com albo w niektórych sklepach Intermarché, plus herbata z hibiskusa, miód, przyprawy i garść suszonych owoców. Taki barszcz wigilijny tylko będzie u mądrych babci i zapraszam was do zamawiania zakwasu u Sfiety już 6 miesięcy ważności w lodówce, bo potem po prostu nie będzie. Dziewczyny, rzucamy się do zakwasu Sfietowego albo w sklepach Intermarché, które wymieniłam, albo na www.smakiaromat.com. Zobaczcie, barszcz zrobiłam, nie wiem, w 5 minut, aż podczas grzania musiałam zrobić degustację pierogów, bo inaczej bym stała jak wazon i nie miała wam nic do przekazania. A pierogi w Intermarché, w garmażerce, jak ktoś nie chce lepić, spokojnie można, mogą się podszyć pod nasze domowe pierogi. A ja was tymczasem dzisiaj żegnam, zostawiając z, mam nadzieję, wieloma inspiracjami, a najważniejsze to z tym, że można zrobić święta oszczędnie, szybko, a przy okazji też komuś pomóc łatwiej żyć, komu życie nie było aż tak różami usłane.